Tak się jakoś złożyło, że zdecydowana większość przypadków UFO zdarza się w Stanach Zjednoczonych. To dość uproszczony wniosek wyciągnięty z raptem tysięcy filmów, filmików i ujęć przedstawiających tysiące porwań przez obcych, setki zielonych ludzików, nie mylić z tymi, które tajemniczo pojawiły się swego czasu na Krymie, czy dziesiątki tysięcy latających spotków, którym sporadycznie potrafią towarzyszyć tajemnicze faceci w czerni, no i wiele innych opowieści dziwnej treści. Warto się zastanowić, czy te wszystkie opowieści o cywilizacjach pozaziemskich są wynikiem fantazji scenarzystów i bujnej wyobraźni licznych reżyserów. Prawda może się okazać bardziej ekscytująca, niż mogłoby się wydawać. Nie tak dawno temu, bo w czerwcu 2017, znana grupa hakerska Anonymous przedstawiła materiał trwający 12 minut, w którym podsumowała najistotniejsze informacje, jakie zdobyła podczas włamania na serwery NASA. Według grupy Anonymous, Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej przygotowywała się do przedstawienia informacji dotyczących tego, że istnieje życie pozaziemskie. Nawet rzecznik NASA zgodził się, że agencja niebawem dokona jednego z najważniejszych, bezprecedensowych odkryć w historii. Jakby nie było, przedstawiciele cywilizacji pozaziemskich nie pałętają się wyłącznie na ziemi amerykańskiej. Czas na najbardziej znamienne przypadki UFO w Polsce. Czaplinek, rok 1947. Dwa wspaniałe polskie jeziora, Drawsko oraz Czaplino, a między nimi pamiętający jeszcze mocno piekło II wojny światowej Czaplinek. Jeśli się kiedykolwiek zastanawialiście, gdzie wykonano jedno z pierwszych zdjęć niezidentyfikowanego obiektu latającego, to już się dłużej nie zastanawiajcie. Fotografia przedstawiająca stosunkowo dużych rozmiarów latający spodek została wykonana w 1947. Widać wyraźnie, że obiekt leci w nie tak dużej odległości od Ziemi. Pamiętajmy o tym, że nie tak dawno temu zakończono działania wojenne i nie mogło być mowy o jakiejkolwiek obróbce zdjęć w tamtym czasie, szczególnie w Czaplinku. Na tym jednak nie kończą się rewelacje, bo obcy w wyjątkowy sposób upodobali sobie tę malowniczą okolicę. Przez ponad pół wieku mieszkańcy nieustannie donosili o niezidentyfikowanych obiektach w ich bezpośrednim sąsiedztwie, ale cały problem w tym, że nie dysponowali żadnymi dowodami. Do czasu, bo oto się okazuje, że rok 2012 był dla mieszkańców Czaplinka rokiem, w którym udało im się nagrać na przełomie lipca i sierpnia niezidentyfikowane obiekty latające. I nie można powiedzieć, by mieszkańców tego lata specjalnie przygrzało, bo dowodów aż zanadto w internecie. Muszyna, rok 1958. Miejscowość położona w Tatrach, tuż przy granicy ze Słowacją, również była świadkiem wydarzeń paranormalnych. To właśnie tu wykonano kolejne zdjęcie przedstawiające UFO w Polsce. I po raz kolejny miało to miejsce w czasach, kiedy nikomu nie śniło się nawet o Photoshopie. 22 grudnia 1958 roku przebywał na urlopie w Muszynie dr Stanisław Kowalczewski. Około godziny 15, zaoferowany nietypowym zabarwieniem nieba, od strony południowej, postanowił utrwalić niecodzienny widok na kliszy, robiąc zdjęcie z okna swojego mieszkania w Muszynie. Zanim ustawił aparat, zobaczył, jak chmura nad górą zabarwiła się nagle na żółtawy, wpadający w pomarańczowy kolor. W pierwszej chwili sądził, że to słońce, lecz po wywołaniu na fotografii zobaczył coś niesamowitego. Znajdował się na niej obiekt w kształcie spodka z kopułą na górze. Fotografia trafiła do życia Warszawy, natomiast profesorowie Con i Pokrzywnicki zajęli się szczegółową analizą danych. Gdynia, 1959. W gdyńskim porcie, jak to o 6 rano bywa, na rannej zmianie wzięli się pracownicy do swojej roboty. I nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie to, że był 21 stycznia, bo tego akurat dnia coś przypominające kształtem spodka runęło na oczach wielu ludzi do Bałtyku. A trudno było nie zwrócić na to uwagi, bo towarzyszył temu taki huk i zgrzyt, że z powodzeniem by zerwał na równe nogi nawet nieboszczyka. Mało tego, z relacji wynika, że był to pomarańczowy pojazd, który otaczała czerwona poświata. Najbardziej przytomny pracownik zgłosił zdarzenie pierwsze co do milicji obywatelskiej. Ci natychmiast wyszli z założenia, że to musiał być bezceremonialny atak wrogów Polski Ludowej, więc przekazali sprawę jeszcze dalej do służb bezpieczeństwa. Ci po przybyciu na miejsce wyciągnęli z odmętów Bałtyku tajemniczy pojemnik. Nauczny świadek opisał znalezisko jako walec z folii szklanej wypełniony rdzawą cieczą, zdecydowanie cięższą od wody.
laboratorium nie było pozytywnie nastawione do badań, bo w tym czasie mógł to być iperyt czy fosgen z czasów II wojny światowej. Pamiętne było zainteresowanie zagranicznych mediów, które dość bogato zdawały relacje z tego wydarzenia. Nawet wspominali o tym, że pozaziemskiego pasażera przewieziono do pobliskiego szpitala. Tych informacji się nie potwierdzi. Tak samo jak nie można powiedzieć, co mieściło się wewnątrz tajemniczego znaleziska. Ale to, o czym donosiły gazety dwa dni później, może zaniepokoić. Zanim przejdziemy do meritum, należy pamiętać, że redaktorzy Głosu Wybrzeża, jak i Wieczoru Wybrzeża, podlegali cenzurze. A że w socjalizmie starannie walczono z zabobonami, to redaktorzy, zanim coś opisywali, musieli dokładnie sprawdzać fakty, bo inaczej pan cenzor powiedziałby dzień dobry, nie puściłby tego do wydruku. A gazety doniosły o czymś niesłychanym. Telefonowali do nich zaniepokojeni mieszkańcy, którzy donosili o dziwnych obiektach latających nad miastem. Przerażające relacje z tych wydarzeń opublikowano pod koniec mroźnego stycznia. Emilcin, rok 1978. Wracający do domu przez las, Jan Wolski na swojej drodze napotkał dziwnie wyglądające istoty razem z ich pojazdem. I to 10 maja. To najgłośniejszy i najbardziej niewiarygodny przypadek, który jest najlepiej udokumentowanym zdarzeniem na terenie naszego kraju. 71-letni pan Wolski zeznał, że napotkał na swojej drodze dwóch kosmitów, którzy następnie zaprosili go do swojego pojazdu, dokładnie zbadali, a następnie wypuścili. Precyzując, wsiadł do unoszącego się pojazdu, a w jego wnętrzu zbadało go dwóch innych kosmitów, po czym puszczono go do domu. Miejmy na względzie, że mówimy o prostym rolniku, który ledwo skończył podstawówkę. Przedstawił nawet opis przybyszy z kosmosu, że na ich oliwkowo-zielonych twarzach, ponad wystającymi kośćmi policzkowymi, malowały się skośne oczy. Obcy mieli po 150 cm wzrostu, a spod ich kombinezonów dawało się dojrzeć gaz. Trzeba przyznać, że wszystko brzmi niewiarygodnie. Przypadkiem żywo zainteresował się najbardziej chyba znany w naszym kraju ufolog pan Zbigniew Blania-Bolnar. Do tego stopnia, że podjął się całego szeregu czynności badawczych. Wymienić trzeba tak skomplikowanie brzmiące jak choćby test apercepcji tematycznej czy test ślepoty barw, a także dokonał kilku pomiarów, m.in. według skali inteligencji dla dorosłych Wexlera czy pomiarów psychogalwanometrycznych. Ale to nie wszystko. Były jeszcze badania laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne, psychiatryczne, a nawet dodatkowo przeprowadzono całą serię eksperymentów klinicznych. Żeby tego było mało, w miejscu, gdzie unosił się obiekt, przeprowadzono wnikliwie badania drzew, roślinności i poszycia leśnego. Nieprzerwanie od 40 lat. Nikomu się nie udało podważyć danych, więc nic dziwnego, że zdaniem wielu specjalistów incydent w Emilcin jest autentycznym potwierdzeniem, że doszło do spotkania trzeciego stopnia w naszym kraju. Szczecin, rok 1986. Małżeństwo pani Czesława i pana Mariana było szczęśliwe. Parterowe lokum w pięciopiętrowym bloku przy Gdyńskiej dawało im poczucie bezpieczeństwa, przynajmniej do 23 kwietnia. W swoim jednopokojowym mieszkanku podczas oglądania telewizji zasnęli na kanapach. Po przebudzeniu dzieją się już niesłychane rzeczy. Przed nimi pojawiły się dwie niewyraźne postacie, mające po 1,65 m wzrostu. Były bez rąk i byli w kombinezonach koloru munduru wojskowego. Pani Czesława otrzymała od nich myślowy komunikat o tym, że nie są ziemianami, a że ona jest potrzebna do reprodukcji i zmieni się kalendarz i czas. Dziwne postaci potem zniknęły, za to w oknie pojawiło się dziwne światło. UFO miało 5 metrów średnicy, było czerwone i strzelało silnymi promieniami. Wydawało się, że cały spektakl jest rodzajem hologramu. Z relacji wynika, że przez ich głowę przepływały fale, które jakby wyrwały im mózgi. Pani Czesława straciła przytomność i niczego nie pamięta. Ze zdziwieniem zauważyła, że leży na tapczanie pod oknem, rozebrana, a jej garderoba leży rozrzucona obok. Czuła przy tym na plecach czyjś dotyk. Było to spotkanie z obcą inteligencją, a może rodzaj wojskowego eksperymentu z wykorzystaniem broni, zdolnej do indukowania halucynacji. Nie wiadomo, ale pewne jest, że małżeństwo jeszcze długo potem cierpiało na migreny i zaczerwienienie oczu.
Wylatowo, rok 2000. Ta wieś w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego mogłaby się pochwalić, zdaje się, rynnowym jeziorem Szydłowskim, czy niewielką strugą Panną Południową. Natomiast na tej liście pojawia się dlatego, że nazywana jest wyjątkowo często naszym własnym polskim Roswell. Wylatowo od 2000 roku stało się niepowtarzalnym miejscem kultowym dla osób interesujących się zjawiskami paranormalnymi, dla nieprzyjednanych ufologów i nieugiętych badaczy zjawisk niewyjaśnionych. Wszystko to ma miejsce dzięki tak zwanym piktogramom. Regularnie przez 6 lat pojawiały się kręgi w zbożu od 2000 do 2005. Co ciekawe, aż po dzisiejszy dzień pojedyncze przypadki mają miejsce w tej okolicy. Jeszcze ciekawiej się robi, kiedy okazuje się, że okoliczni mieszkańcy odnotowali sporo takich niewyjaśnionych przypadków jeszcze podczas II wojny światowej, jak i zaraz po jej zakończeniu. Dzięki bardzo za obejrzenie, jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuki do góry, a jak nie to w dół, a my się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.